Cześć, dzień dobry. My zakończyliśmy właśnie oglądanie Tour de France 2024, Tour de France, który był wydarzeniem historycznym, ponieważ po pierwsze, pierwszy raz od 1998 roku zobaczyliśmy zawodnika, który w jednym roku wygrał Giro d'Italia i Tour de France. Zobaczyliśmy zawodnika, który pobił rekord, ustanowił indywidualny, samodzielny rekord zwycięstw etapowych w Tour de France, oraz zobaczyliśmy po raz pierwszy zawodnika z Erytrei, który wygrywa klasyfikację punktową tych rekordów, wydarzeń wyjątkowych. Było więcej, natomiast te trzy powodują, że to był wyścig naprawdę wyjątkowy. Ja nazywam się Marek Dyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Lipiec to Tour de France, a Tour de France jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Tak po prostu. Zacznę od podziękowań. Pięknie dziękuję, kłaniam się nisko za cały super pozytywny feedback na Facebooku, na YouTubie. Spędziliśmy razem trzy długie tygodnie. Codziennie wrzucałem dla Was zapowiedzi i podsumowania na Facebooku. To wideo jest czwartym po zapowiedzi, po dwóch dniach przerwy, które dla Was nagrałem. Napisałem w tym czasie prawie 100 tysięcy znaków. No i nagrałem niespełna dwie godziny materiałów. Także wielkie dzięki. Zdaję sobie sprawę, że szczególnie jakość materiałów wideo jest nie najlepsza. Sprzęt niestety musi troszkę poczekać. Ważne, że dźwięk jakoś daje radę. Tak czy inaczej, pięknie dzięki. Piękne dzięki. Naprawdę to była, to była fajna przygoda. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam troszkę rozrywki i zachęciłem do pogłębionego śledzenia kolarstwa, bo na tym mi tak naprawdę zależy najbardziej, żeby chociaż na jakąś niewielką skalę pogłębiać wiedzę o kolarstwie i, tak jak wspomniałem, zachęcać Was do tego, żeby śledzić to kolarstwo wyczynowe, zrobinę bardziej refleksyjnie, szukać wiadomości, szukać danych, analizować, je, a nie tylko kierować się jakimś własnym, głębokim przekonaniem. Wciąż jednak istotne jest to, że. Jakby to, co prowadzę, jest to tak naprawdę sportowy rodzaj publicystyki. Zatem jest tutaj miejsce również na opinie własne, tak zwane. Także, moi drodzy, cóż to był za Tur i cóż to był za ostatni tydzień, ponieważ poniedziałek jest dniem przerwy, tym razem i dniem odpoczynku, tym razem jest dniem przerwy i odpoczynku po całym Tour de France. To był Tour de France, tak jak wspomniałem, wyjątkowy i rekordowy. Zacznę od tego rekordu Cavendisha. On troszkę gdzieś tam został schowany pod tymi wyczynami Pogaczara i walką w klasyfikacji generalnej. Ale tak, to wydarzyła się historia. Cavendish, o czym należy pamiętać, był współrekordzistą liczby zwycięstw razem z Edim Merksem. Ale sam fakt, że... Podjął rękawicę. O tym wszystkim było w poprzednim odcinku, w wielu miejscach czytaliście. Tak, że po podjął rękawicę. Zdecydował się przedłużyć swoją karierę, zbudować wokół siebie tę ostatnią drużynę, ten ostatni Dream Team i pobić rekord Ediego Marksa, Nie tylko wyrównać, ale też pobić. Edi Merks jest legendą kolarstwa. Edi Merks pozostanie legendą kolarstwa prawdopodobnie na zawsze bez względu na to, co zrobi Tadej Pogaczar. I jakiekolwiek pobicie rekordu, jakiegokolwiek rekordu Merksa, jest rzeczą wyjątkową, a pobicie rekordu Merksa w największym wyścigu na świecie, z zwycięstw etapowych, jest czymś. Absolutnie wyjątkowym. Mark Cavendish staje się nieśmiertelny, tak? Nie, nie wszystek umrę. Zbuduje sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu i tak dalej. Dokonał dzieła. Zwieńczył swoją wybitną karierę wieloletnią, szesnastoletnią, pełną zlotów i upadków. Miał sporo szczęścia, tak naprawdę. Miał sporo szczęścia związanego z tym, że Jasper Philipsen. Łapał wyścigowy rytm, dochodził do formy i był lepszy w drugiej części wyścigu. Cavendish tak naprawdę wykorzystał pierwszą szansę, w której uczestniczył. To było w pierwszym tygodniu wyścigu. Potem troszkę ewidentnie ciśnienie z niego siadło. Drużyna stany też miała różne przygody, kontuzje, upadki, choroby. Udało się. Uff, Mark Cavendish, nie wiem co ten człowiek będzie robił na sportowej emeryturze. Nie wiem, jak ta jego sportowa emerytura będzie wyglądała, bo z filmu dokumentalnego, który polecamy, jest dostępny na Netflixie, w którym towarzyszymy Cavendishowi w ostatnich latach jego kariery. Wyraźnie widać, no, że on ma problem z rozstaniem się z wyczynowym kolarstwem i no, z odnalezieniem się w roli sportowego emeryta. Czy on zostanie w kolarstwie? Czy będzie bił jakieś dziwne rekordy, pobijał jakieś, nietypowe, pobijał jakieś nietypowe właśnie rekordy, wyzwania, brał jakieś nietypowe wyzwania? Drużne Astana z dużym prawdopodobieństwem kupuje chiński inwestor i producent chińskich rowerów. Cavendish jak wiemy, jest raczej związany z markami premium europejskimi, zachodnimi pewnie będą go kusić, żeby został na jeszcze jeden rok. Zobaczymy. Tak czy inaczej, zrobił swoje. Mark Cavendish jest wielki, wybitny i nieśmiertelny, tak naprawdę. Zatem, czapki z głów, to było piękne móc w tym uczestniczyć, to obserwować jego rozwój, jego kariery, upadek jego kariery, jego fizyczne upadki, jego, mm, jego perpetie i siłę, jaką w sobie miał, do Powrotu do powrotu i do zrealizowania tego wybitnego, wyjątkowego celu. Ja miałem to szczęście, że mogłem obserwować na żywo w telewizji. Oczywiście, że obecnie na ekranie komputera i telefonu dwa rekordy: Marka Cavendisha, a 20 lat wcześniej Mario Cipolliniego, który podczas Giro di Italia pobił rekord zwycięstw etapowych Alfredo Bindy. I muszę powiedzieć, że. Tam to, tamten rekord Mario Chipolnego wydawał się już wymęczony. Cavendish'a wydawał się trafiony w punkt. Tak to, tak bym to ujął. Jeśli jesteśmy przy sprinterach, to no, Biniam Girmay to jest rzecz wyjątkowa, o tym też już mówiłem. Ale to jest inspiracja dla Erytrei, to jest inspiracja dla wszystkich ludzi z najbiedniejszych krajów świata, którzy niekoniecznie mają u siebie łatwo. Binian Girmaj, zawodnik Czarnoskóry, wychowanek centrum. Powołanego do życia przy, międzynarodowej, przy siedzibie Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Wygrał trzy etapy: wygrał zieloną koszulkę sprintera, choć właśnie była odrobina sus suspensu. I tutaj już przechodząc do ostatniego tygodnia turu, no bo Nirmaj wchodził w ten ostatni tydzień z dużą przewagą, no i wszyscy mówili, że w zasadzie to musi tylko pilnować, to jest tylko, to jest tylko formalność, ale właśnie na etapie nim który wygrał. Jasper Philipsen i bardzo mocno zredukował przewagę Girmaja. Girmaj się przewrócił w końcówce. Co ciekawe, tam nie przewrócił się Pogaczar, który jechał dość nonszalansko gdzieś w środku grupy, a mimo to ominął, e, ominął kraksy, ominął problemy. E, czas zneutralizowany, bo oczywiście była strefa ochronna, stracił tam minegor, który jechał teoretycznie czujnie na czele peletonu, co było Pewnego, co tak naprawdę jest pewnego rodzaju, te alegorią całego tego turu, to znaczy pogaczara tej nie mały się żadne przypadłości, nawet jeśli teoretycznie, no. Wystawiał los na to, aby mógł go kusić. Girmaj tam leżał, stracił punkty. Ważne, należy pamiętać o tym, że Philipsen w pierwszej fazie wyścigu stracił punkty poprzez relegację z drugiego miejsca, co tak naprawdę ustawiło sytuację w klasyfikacji punktowej. Ale właśnie ten upadek Girmaya i wygrana Philipsena na rozpoczynającym trzeci tydzień, etap do nim, spowodowały, że mieliśmy jeszcze trochę emocji. Girmay i drużyna Intermarché no. Sprawiła, że um, pojechali świetnie, tak? pojechali, pojechali rewelacyjnie, um, pilnując sytuację, ten znakomicie taktycznie. Um, i nie pozwolili tak naprawdę Filipsenowi jeszcze na lotnych premiach, jakimiś śmiałymi akcjami, ucieczkami, próbowaniem odseparowania Girmaja, rozstrzygnąć tej rywalizacji na swoją korzyść. Także Girmaj dojechał. Co ważne, dojechał również Mark Cavendish. Mark Cavendish przemęczył się w górach. Zawodnicy Stany byli na samym końcu klasyfikacji generalnej, ale Cavendish uhonorował Tour de France swoim wysiłkiem w górach, w związku z tym stanu do dekoracji, dostał specjalną koszulkę, więc stanu na podium Tour de France, mimo że zielonej koszulki nie wygrał, ale stanu na podium w Nicei, jako zawodnik, który tworzył historię Tour de France, a w zasadzie stworzył ją. W tym roku. Także znów wróciłem do Cavendisha Philipsen. Tak jak wspomniałem, no tutaj, im dalej w wyścig, tym drużyna Alpesinu działała lepiej, mimo że była osłabiona. Dwóch zawodników nie zmieściło się w limicie czasu. Matthew Van Der Poel coraz lepiej go rozprowadzał. No i ten finisz w nim to w ogóle był popis Van Der Poela i całej drużyny Alpesinu Philipsen. Jedyne co mu musiał zrobić, to w zasadzie tylko parę razy obrócić pedałami. Tak znakomicie był wyprowadzony jeśli mówimy tutaj o osłabieniach drużyn to tak poza kontuzjami chociaż tych realnie nie było jakoś bardzo wiele to covid krążył w peletonie, oczywiście nie jest już aż tak ciężką chorobą natomiast no wyczynowych sportowców w szczycie formy, którzy, którzy muszą podejmować którzy muszą podejmować bardzo bardzo intensywny wysiłek każdego dnia zużywać bardzo wiele energii to wirus przenoszony drogą kropelkową, wirus oddechowy um, osłabiał. Osłabiał wielu kolarzy. Tutaj kolarzy na osu cierpieli. Cierpieli kolarze Emiratów, kolarze Astany, kolarze Bahrainu. Kofidisu. Oprócz tego był obecny w peletonie też jakiś wirus pokarmowy, w związku z tym, no, tutaj trochę kolarzy kończyło ten wyścig przedwcześnie z różnymi chorobami. Tak bywa, no, ale nie należy zapominać o tym, że poza właśnie grypą, poza przeziębieniem, mamy jeszcze jeden wirus obecnie funkcjonujący w społeczeństwie, który no, potrafi uprzykrzyć życie sportowcom. Fakt, że nie dotknął on ani Pogacara, ani Winegora. Ani event pula no, pokazuje profesjonalizm super drużyn bo Adam Yates jechał z COVID-em, prawdopodobnie, on był gdzieś tam izolowany, a mimo to przetrwał całkiem dobrze. Problemy mieli też zawodnicy i nosu, chociaż oni realnie gaśli z dnia na dzień, więc tutaj. Wiele wskazuje na to, że poza być może jakimiś problemami z przygotowaniem fizycznym e, były, były kwestie po prostu właśnie no, infekcji kolejnych zawodników. E, tak czy inaczej wspomniałem super teamy i to był mm, główny motyw ostatniego tygodnia. Ponieważ realnie rzecz ujmując trudy tego wyścigu najlepiej znieśli przedstawiciele trzech drużyn e, Emiratów e, Wizma i Sudal Quickstep. Różnica między tym, jak oni, zarówno ich liderzy, jak i pomocnicy jak wytrzymali ten ostatni tydzień, a jak wytrzymali ostatni tydzień przedstawiciele innych drużyn była drastyczna. To pokazuje, że te super teamy faktycznie mają w sobie coś więcej: budżet, zaplecze, technologie, żywienie. Medycynę i potrafią takie wyzwanie znieść wyraźnie lepiej niż zespoły z, ze średnim budżetem. Zawodnikiem, który przełamał dominację tych ekip, przynajmniej wizerunkowo, ale nie tylko, ponieważ wygrał etap, był Richard Karapas. Richard Karapas, który rozpoczął ten wyścig z wysokiego C, utrzymał się w pierwszej czwórce. Po pierwszych górzystych etapach we Włoszech, a po sprinterskim etapie do Turynu, założył koszulkę lidera na jeden dzień, tylko dzięki lepszemu bilansowi miejsca, ale w ten sposób skompletował koszulki lidera we wszystkich wielkich turach. Na Galibie przeżywał trudne chwile i stracił sporo czasu, wypadł z walki w klasyfikacji generalnej. Potem chwilkę odsapnął, złapał trochę strat, i druga część wyścigu to był popis Richarda Carapaza. To było niemal codzienne zabieranie się w ucieczki. Zwieńczone po pierwsze wygraną etapową na ciężkim alpejskim etapie, a po drugie, gdzie stoczył znakomitą walkę z Simonem Majcem w ucieczce z ucieczki, a po drugie konsekwentnym zbieraniem punktów na wysokiej kategorii premiach górskich, co zaowocowało wygraniem klasyfikacji górskiej. Richard Carapaz stał już, wygrał Giro d'Italia, stał na podium Vuelty, stał na podium Tour de France, skompletował wygranie etapów we wszystkich trzech wielkich turach, to też jest rzecz wyjątkowa, co więcej to wszystko były etapy górskie. No i do tego jeszcze wygrał klasyfikację górską w Tour de France, która być może jest mniej ekscytująca od Kilku, kilkunastu, nawet lat niż klasyfikacja punktowa, ale determinacja, z jaką zabier, zabierał się w ucieczki, determinacja, z jaką zbierał punkty, on naprawdę musiał wydatkować bardzo, bardzo wiele energii, zostawić sporo zdrowia na francuskich szosach, aby ten sukces osiągnąć, nawet jeśli pod górę nie jeździł tak szybko. No, jak najlepsi. Realnie górale tego turu, czyli pierwsza, trójka klasyfikacji generalnej, Pogatar, Winegor i Eventpool, no bo tak naprawdę oni pod górę jeździli najszybciej. Jeśli już mówię o najszybszym jeżdżeniu pod górę, to tak ten Tour de France był festiwalem rekordów na podjazdach. Oczywiście Plateau de Bay. Jest tutaj, czyli etap kończący drugi tydzień. Jest tutaj najbardziej wymowny, ale w zasadzie każdy podjazd w drugiej fazie górskich etapów, każdy podjazd był świadkiem bicia rekordu. Bicia rekordu wyraźnego. Na Galibie również został, czyli na samym początku wyścigu, został pobity rekord podjazdu. Na San we Włoszech został pobity rekord podjazdu um, Plato diadet w San Larry Soulon. Plato de Bay i końcowe podjazdy Bonet, Izola 2000 zostały pobite. Rekordy podjazdu zostały zdemolowane. Zostały zdemolowane przez pogacza, ale zostały często pobite przez. 5, 7, 10, a nawet 13 najlepszych zawodników na mecie danego dnia, co pokazuje jak ekstremalnie szybki był ten Tour de France, na jak ekstremalnie wysokim poziomie był ten Tour de France. Natomiast realnie rzecz ujmując Tadej Pogaczar był tutaj... No, niedościgniony tak. Były jakieś przesłanki po etapie w Masywie Centralnym, że być może Jonas Winegor da radę, Jonas Winegor nie dał rady. Były przesłanki, że być może Remco Eventpool da radę prześcignąć Jonasa Winegora, Jonas Winegor okazało się, że nie. Natomiast no, ta trójka była ewidentnie ponad całą resztą. Co więcej, no, w pierwszej dziesiątce mamy głównie zawodników tych drużyn bo poza liderami mamy ich pomocników, świetną robotę robił Mateo Jorgenson, świetną robotę robił Mikel Landa, Świetną robotę robi João Almeida i Adam Yates. W związku z tym no, w, pierwszej, w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej mamy tak naprawdę tylko, mamy tak naprawdę tylko Carlosa Rodriguez'a z Ineosu, Dereka G z Izrael Premier Tech i Santiago Buitrago z Bahrain Victorious. Reszta to są zawodnicy tych. Super, teamów, Pytanie, jak obecnie, jak obecnie rozpatrywać Ineos? No, ale Carlos Rodriguez nie, nie dał rady nawiązać rywalizacji z, właśnie, z zawodnikami Emiratów, Wizmy i Sudel Quickstep. Więc cóż, ten, takie, takie życie, taka kolej, drużyna Ineosu, no, musi pewne rzeczy sobie w tym momencie przemyśleć, przeorganizować. I zastanowić się, jak mogą nadal być w grze i być postrzegani jako super team. Bo tutaj jedna uwaga. Przed wyścigiem, oczywiście, wszyscy braliśmy. Pewien nawias czy stawialiśmy wątpliwości dotyczące Remco Event Poola ze względu na jego przypadłości w poprzednich wielkich turach. Oczywiście on wygrał WLT, ale jedną WLT również przegrał. Giro di Italia przegrał dwa razy, wycofując się z niego po różnych perypetiach. Więc wątpiliśmy w jego solidność. Remco Event Pool pokazał się tutaj po pierwsze jako wyjątkowo solidny kolarz, po drugie jako kolarz dojrzały, kolarz konsekwentny. Ale też te wątpliwości były związane z siłą drużyny Sudelku i i okazało się, że tutaj no, podbieżni Patryka Lefebvra nie tylko pokazali się z bardzo dobrej strony, ale też no, że Patryk Lefebvre zgromadził, zgromadził wokół Remka Evenpula super team team, który jest w stanie w każdym terenie em, nawiązywać rywalizację z Emiratami, z Wizmą, z Ineosem. Który jest w stanie zadbać o swojego lidera na tyle dobrze, by móc wprowadzać różne rozwiązania taktyczne. Na etapie, który wygrał Karapas, Remko atakował Winegora, korzystając również z pomocy wysłanych do ucieczki zawodników. Z kolei na ostatnim etapie ze startu wspólnego kolarze Sudel Step przejęli, przejęli inicjatywę, rozprowadzali w górach Remko Evenpool Evenpool próbował dwukrotnie atakować Winegora. Nie udało się? Każdemu się zdarza, że się nie uda, atak Natomiast generalnie zrobił wszystko, co trzeba. Winegol jednak w, ostatnich, w ostatnim dniu, zwłaszcza realnie w ostatnich dwóch dniach, chociaż realnie w ostatnim dniu, i podczas ze startu wspólnego, i podczas czasówki, spisywał się jednak bardzo dobrze sięgnął gdzieś jeszcze jeszcze, jeszcze głębiej do swoich zasobów i był w stanie obronić się przed Event Poolem, właśnie w izoli. A także, a także a także, na czasówce, zatem realnie rzecz ujmując, ale, ale także na etapie z, z, z Colmejny i z Turini, zatem realnie rzecz ujmując, no Quickstep robił co mógł, pokazali, że mają siłę, Remko pokazał, że jest pretendentem, myślę, że spokojnie, możemy myśleć o wygraniu Giro, o wygraniu Wuelty, o wygraniu Turu, kto wie, ma jeszcze czas, zrobił gigantyczny progres. No, ale jest w grze. Tak jest w tej wielkiej trójce. Z wielkiej trójki, z wielkiej czwórki, robiąc niewielką trójkę, wypadł Primoz Roglicz przez upadek. Eee, drużyna Red Bull, Bora, Hans Grohe zaliczyła najgorszy możliwy debiut nowego sponsora. To był dla nich wyjątkowo nieudany Tour de France. No, ale cóż, to też ma być eee, wieloletni projekt, budowa, wieloletnia budowa Super Teamu, więc na wszystko mają jeszcze. Na wszystko mają jeszcze trochę czasu. Wspomniałem o i Winegordzie, Jonas Winegor. To jest dla mnie zaskoczenie, że on wytrzymał ten tur. On miał tutaj wahania formy, troszkę tak jak Pogaczar w zeszłym roku. Pamiętajmy, że Pogaczar w zeszłym roku jechał po kontuzji nadgarstka wcześniej, yy, odniesionej później yy, niż Winegor. Winegor miał kontuzję w tym roku na początku kwietnia, Pogaczar pod koniec na lierz Wcześniej wrócił do treningów, ta jego przerwa była krótsza. Natomiast no, jego zeszłoroczny Tour de France był ewidentnie zaburzony. Przygotowania do tur były zaburzone, tak jak przygotowania winegora w tym roku były zaburzone i to było widać. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, że winegor będzie bardziej gasł w tym roku, ale. Przygotowania były na tyle dobrze, a jego siła mentalna była na tyle duża, że poradził sobie z tym wyzwaniem. Jest drugi w Tour de France, przegrał, Pogaczar nie dawał mu żadnych, żadnych prezentów, natomiast Winnagor pokazał, że wciąż jest w grze. Tak. I w związku z tym za rok może być różnie. Za rok może być różnie, zobaczymy jakie plany będzie miał Pogaczar, o planach Pogaczara jeszcze za chwileczkę. No i sam Tadej Pogaczar, sam Tadej Pogaczar, który zdominował, skanibalizował, zjadł swoich rywali na śniadanie, obiad i kolację, ponieważ w każdym tygodniu tego różnego turu był najlepszy, był najlepszy we Włoszech, był najlepszy na Galibie, był najlepszy w Pirenejach, był najlepszy w Alpach, był najlepszy podczas ostatniej czasówki. Przegrał w zasadzie tylko raz z Remko w jeździe na czas, tej w pierwszej części wyścigu i przegrał z innego Rem w masywie centralnym. Ale tam przegrał tylko finisz. Zatem co można powiedzieć? No, obawy o to, że Tadej Pogaczar będzie gasł, zmęczony Giro d'Italia okazały się Nieuzasadnione, Tadej Pogaczar powiedział, że przez cały ten Tour de France czuł się znakomicie, czuł się w pełni dysponowany. Podobno powiedział, podczas Giro d'Italia miał gorszy dzień, ale nie powie kiedy to było. W sumie muszę spróbować wyśledzić, kiedy to mogło być. Nawet ujechał rewelacyjnie i tak naprawdę szczyt swojej formy miał w drugiej części tego wyścigu. Gdzie był w stanie no, dominować swoich rywali, wygrywać nie o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, jak to było na, w pierwszej części wyścigu, tylko w tym najtrudniejszym terenie, na najdłuższych podjazdach, na etapach z największym przewyższeniem, pokazywał swoją wytrzymałość, ale też bardzo dużą dynamikę. To znaczy, oprócz wytrzymałości i oprócz tego, że jego rywale nie byli w stanie za nim nadążać, to był w stanie odpalać atomowe, nie, atomowe ataki. Ehm, ostatni etap ze startu wspólnego pokazał, że, e, pokazał, że e, potrafi no, zafiniszować turbo turbo dynamicznie na sam koniec wielkiego turu, na sam koniec um, kumulacji etapów z dużym przewyższeniem. Co więcej, wygrał również ostatnią czasówkę. Myślę, że ta czasówka to była dla niego że ta czasówka była dla niego również niezmiernie istotna, no ponieważ w zeszłym roku to winegor był dużo, dużo lepszy um, podczas jazdy na czas. Ewidentnie w tym roku, o tym też już mówiłem we wcześniejszych komentarzach podczas tego sezonu, w tym roku drużyna Emiratów wykonała bardzo dużą pracę związaną z aerodynamiką. Oni również sprawili, że te ich rowery do czasu są troszkę, są troszkę lżejsze. W związku z tym zniwelowali przewagę ekipy Wizmy, zniwelowali przewagę i następny gora aerodynamiczną. W ogóle aerodynamika była jednym z motywów tego rocznego Tour de France. Tadej Pogaczar zmodyfikował bardzo wiele elementów swojego sprzętu, zarówno do jazdy na czas, jak i na etapach ze startu wspólnego. Przypomnę, że on w tym roku jeździ na korbie o długości 165 mm, dość krótkiej stąd jego wysoka kadencja, ale ta krótsza korba również poprawia jego aerodynamikę. Tych składowych pewnie sukcesu pogaczara pewnie było bardzo wiele. Prawdopodobnie kluczem do sukcesu była zmiana trenera z Inigo San Milana na Javiera Sole. Ja jestem daleki od tego, by podążać za gwiazdą, jedną z gwiazd tego turu na iCie, anonimowy użytkownik MU. Który wcześniej był aktywny na forum Cycling News, prawdopodobnie ktoś z otoczenia Pogaczara, prawdopodobnie ktoś z Bałkanów, ze Słowenii lub z Chorwacji podaje rewelacje dotyczące treningu San Milana, dotyczące, treningu Pogaczara dotyczących zmian, jakie Javier Sola wprowadził w stosunku do Inigo San Milana. Trzeba jednak pamiętać, że Inigo San Milan osiągnął sukces z wieloma innymi zawodnikami, nie tylko z Pogaczarem. W związku z tym te wcześniejsze osiągnięcia Pogaczara to nie była kwestia wyłącznie jego, jego talentu, no ale eksplozja formy. Dominacja na Giro d'Italia, dominacja w zasadzie w każdym wyścigu, w którym w tym roku startował poza Mediolan Sanremo, to to jest jedyny wyścig, którego w tym roku nie wygrał. Utrzymanie dyspozycji przez Giro d'Italia, przez Tour de France, no i ambitne cele na dalszą część sezonu, czyli Igrzyska Olimpijskie, czyli Mistrzostwa Świata, pokazują... Bardzo, bardzo duży progres, jaki Tadej Pogaczar, jaki Tadej Pogaczar wykonał, bo realnie wszyscy, wszyscy podnieśli swój poziom sportowy. z Winingor nie jeździł nigdy w życiu szybciej na długich podjazdach, Remco Evenpool nie jeździł nigdy w życiu szybciej na długich podjazdach, kilkunastu kolarzy w tegorocznym Tour de France nie jeździło nigdy w życiu szybciej pod górę, Mark Cavendish na Plato de Bay na Plato de Bay za czasów Armstronga, ze swoim obecnym czasem, kiedy walczył o utrzymanie się, w limicie czasu byłby w, około, w okolicach pierwszej pięćdziesiątki na Plato de Bay. Zatem, no, kolarze jeżdżą super szybko, należy zadawać sobie pytania, dlaczego jeżdżą tak szybko. Oczywiście, to już mówiłem, również mówiłem o tym wiele razy. Sprzęt jest kosmiczny obecnie. Dietetyka poszła nie krok do przodu, poszła mile do przodu, regeneracja sprzęt, ergonomia, bike fitting w tych składowych jest multum, tak bazowanie na danych, a nie na głębokim przekonaniu analizowanie niemal każdego aspektu, performancu zdrowia, wszystkiego, snu kalorii, czasu w samochodzie w autobusie podawanie odpowiednich środków w odpowiednim momencie. Tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to jest miejsce na doktorat, a nie na komentarz publicystyczny na podcastach i YouTubie. Ale tak, należy zadawać sobie pytania, dlaczego ci kolarze jeżdżą tak szybko? Dlaczego tady pogaczar im odskoczył? Pojawiły się rewelacje o wdychaniu tlenku węgla. Które są kontrowersyjne, nie są zakazane, ale nieumiejętnie stosowane przez osoby, a pewnie tak będzie, przez osoby, które gdzieś coś słyszały. Pewnie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, albo nawet do śmierci kolarzy amatorów, albo kolarzy ze średniej półki. Może być również tak, tak jak to bywało w przeszłości, że to jest tylko zasłona dymna, w tlenek węgla, zasłona dymna, chociaż nie widać, nie czuć i tak dalej, ale. Gaz może powodować, to może być zasłona dymna związana z tym, że tak naprawdę te rzekome lub realne inhalacje tlenkiem węgla coś mają innego ukrywać. Tego nie wiemy. Jestem daleki od szukania teorii spiskowych, ale również jestem daleki od hura optymizmu, ponieważ to, co zobaczyliśmy na tym turze, to z jednej strony była historia, ale z drugiej strony ta historia jest niesamowicie niepokojąca i należy o tym pamiętać wspomniałem już o planach Tadeja Pogaczara Pogaczar nie jedzie w welty, tak przynajmniej zapowiada celuje w Igrzyska Olimpijskie, celuje w Mistrzostwa Świata, co również warto powiedzieć najbliższe cztery Mistrzostwa Świata sprzyjają Tadejowi Pogaczarowi w tym roku w Zurichu um, są na górzystej trasie, w przyszłym roku w Rwandzie są na górzystej trasie, um, później w Montrealu są na górzystej trasie i później we Francji są w górzystej trasie. Więc kto wie, może Tadej Pogaczar poza zdobyciem dubletu, jeśli uda mu się wygrać dublet Giro Tour Igrzyska Olimpijskiej i Mistrzostwo Świata będzie to wyjątkowe. Ale kto wie, może Tadej Pogaczar będzie cerował teraz w cztery koszulki Mistrza Świata. Może to jest jego cel. Wspomniał również o tym, że kiedyś chciałby powalczyć w Paryżu Rubę, i to jest bardzo duża zmiana w stosunku do kolarzy, którzy ścigali się w ostatnich kilkudziesięciu latach. No warto wspomnieć, że tam Bradley Wiggins, ewentualnie już u schyłku swojej kariery, spróbował walki w Paryżu Rubę. Poszło mu całkiem nieźle, nie wygrał, ale był w czołówce, decydował o tym wyścigu. Zatem, moi drodzy, kończąc tych tematów, byłoby bardzo wiele, mógłbym tak mówić jeszcze przez wiele, wiele godzin, ale myślę, że to jest dobry moment. Na to, aby skończyć. Na sam koniec, jeszcze słowa uznania dla Michała Kwiatkowskiego, który robił, co mógł, aby uratować ten tur e, dla drużyny na osu. Nie udało się, ale tutaj realnie. Uciekinierzy mieli bardzo niewiele szans, eee, w ostatnim tygodniu w zasadzie tylko Richard Karapas i Wiktor eee, i Kampenaerts e, mieli szansę, wykorzystali ją Wiktor Kampenaerts kosztem właśnie Michała Kwiatkowskiego. Eee, to był trudny tur dla uciekinierów, to był trudny tur dla zawodników z mniejszych drużyn, chociaż Total Energy i Arkea sięgnęły po zwycięstwa etapowe. Eee, zatem... Tuż, święto kolarstwa, ja Tour de France uwielbiam, wiem, że jest wielu krytyków, którzy mówią, że Tour de France jest za duży, przytłacza wszystko, ale to jest największe wydarzenie w światowym kolarstwie, i kolejny rok z rzędu i to też warto podkreślić, kolejny rok z rzędu dostarczył znakomitej sportowej rozrywki, a każdy wielki tur ma to do siebie, że z dniem jego zakończenia już myślimy o kolejnym, myślimy o Włelcie, ale myślimy też o przyszłorocznym Tour de France. Wyścig trwa. Dzięki Wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.